Słowa Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym”. Tajemnica Chrystusowego kapłaństwa ukazuje się nie tylko w słowach, ale i w gestach Chrystusa. Jednym z ważniejszych jest wielkoczwartkowa wieczerza z uczniami w Wieczerniku, podczas której Jezus ustanowił najświętszy sakrament swojego ciała i krwi. Podczas tego obrzędu udzielił również swoim apostołom władzy konsekracji i polecił sprawować im sakrament Jego miłości. W ten sposób ustanowił obok Eucharystii również sakrament święceń, w którym wybrani przez Niego uczniowie mają udział w Jego kapłańskiej służbie. Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, zostało ustanowione przez papieża Benedykta XVI jako owoc roku kapłańskiego 2010. Czcimy podczas tego dzisiejszego obchodu liturgicznego tajemnicę wiary w Chrystusa jako jedynego pośrednika między ludzkością a Bogiem. Nie dano nam ludziom żadnego innego imienia poza imieniem Jezus, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jezus jest jedynym Zbawicielem świata, jedyną naszą nadzieją. Każdy z nas ma udział w kapłańskiej misji Chrystusa. Kapłaństwo Aaronowe już przestało istnieć, świątynia została zrównana z ziemią, a Najwyższy opuścił już przybytek. W dniu Pięćdziesiątnicy otrzymaliśmy Ducha Świętego, który w nas mieszka i czyni z naszych serc swoją świątynię, a nas samych czyni królewskim kapłaństwem w Chrystusie Jezusie. Dla pełnienia świętych obrzędów z kapłańskiego ludu ten jedyny i wieczny kapłan wybiera sobie szafarzy swojej łaski, sługi ołtarza, biskupów, prezbiterów i diakonów. Dzisiejsze święto jest wezwaniem dla każdego z nas do pamięci w modlitwie o tych, którym Jezus dał łaskę kapłaństwa służebnego. Pamiętajmy szczególnie o tych duchownych, których spotkaliśmy na naszej drodze życia, którzy udzielali nam sakramentów świętych, chrztu, bierzmowania, Eucharystii, którzy błogosławili nasze związki małżeńskie lub udzielali święceń, tych, którzy nas katechizowali, głosili rekolekcje i słuchali naszej spowiedzi. Bądźmy wdzięczni Bogu za osoby duchowne i prośmy o nowe, święte powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i misji.